Dzień dobry kochani, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę i nagrywam dla Was vloga. Jeżeli chodzi o plany na dzisiejszy dzień, to chciałabym wykorzystać to, że jest w miarę jasno i porobić trochę zdjęć, ponieważ w poprzednim tygodniu pogoda była fatalna i po prostu no, ciężko było cokolwiek ogarnąć. Też myślałam, że film piątkowy się nie pojawi, bo w czwartek, kiedy chciałam go nagrywać, było okropne światło, więc nawet się za to nie brałam, bo wiem, że tylko kosztowałoby mnie to masę nerwów. No ale na szczęście wczoraj udało mi się na ostatnią chwilę go gdzieś tam przygotować i się jednak pojawił. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to Was zapraszam. Film dotyczył minimalistycznej kosmetyczki i makijażu. Natomiast dzisiaj chciałabym też skoczyć sobie być może do Biedronki, bo chciałabym zobaczyć na jeden wazonik. Widziałam, że gdzieś tam coś takiego się pojawiło, ale wiem, że z tymi Biedronkami to różnie bywa i też trzeba mieć szczęście, żeby trafić. Przyszłabym się też może do Pepco i tych takich, wiecie, sklepów z dodatkami do domów, bo będę potrzebowała kilku rzeczy. No i chyba w sumie to tyle. Wiem, że też jeszcze muszę jeden tekst napisać, także no jest tego troszeczkę, chciałam jeszcze posprzątać w pokoju. A jakoś tak przez tą pogodę ostatnio, tak jak już Wam mówiłam w poprzednim vlogu, opuszcza mnie wszelka energia i motywacja do robienia czegokolwiek, więc staram się zaraz po wstaniu z łóżka tak naprawdę wziąć się do pracy, bo wiem, że jeżeli sobie pozwolę, żeby trochę dłużej poleżeć, coś pooglądać, to potem po prostu z każdą minutą będzie mi coraz gorzej wstać i zrobić cokolwiek produktywnego. Więc takie ambitne plany, zobaczymy, co z tego wyjdzie i no i co, mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną dzień. Skończyłam właśnie robić wszystkie najważniejsze rzeczy, które miałam zaplanowane na dzisiejszy dzień i jak też mogliście widzieć na przebitkach, zdążyłam już trochę posprzątać w pokoju. No i uznałam, że wykorzystam to, że na zewnątrz zrobiło się całkiem przyjemnie i zbiorę się na mały spacer, pójdę sobie do Pepco, do Kika, do Tediego, zobaczę, co tam ciekawego mają. Nie wiem, jak będzie z Biedronką, bo Biedronkę mam w zupełnie inną stronę, także może do Biedronki pójdę troszeczkę później. Natomiast teraz wydaje się, że jest całkiem przyjemnie, też nawet jakieś słońce próbuje się gdzieś tam przedrzeć, więc robię sobie mały taki spacer, no i na pewno zabiorę Was ze sobą.
Jak mogliście widzieć, byłam w Pepco, w Kiku i w Teddym. Niestety w Pepco nic mi się nie udało znaleźć. W sumie tych dodatków świątecznych było już bardzo dużo, ale nie było ani żadnych ładnych świątecznych skarpetek, ani piżamek, a więc byłam trochę rozczarowana, bo w zeszłym roku ten wybór był na pewno większy. Być może wynika to z tego, że jeszcze mamy listopad i coś nowego się pojawi, natomiast i tak mam wrażenie, że ta jakość, która jest aktualnie tych rzeczy, jest bardzo kiepska i że jednak gdzieś tam nawet w zeszłym roku było trochę lepiej. Widzieliście na pewno, pokazywałam takie kokardki jakby szare z białymi takimi świątecznymi wzorkami i chciałam je właśnie kupić, kosztowały tylko 4 zł, ale no po prostu tak kiepskiej jakości były te kokardy, że stwierdziłam, że sama sobie zrobię i będą lepsze, więc no troszeczkę szkoda. W Kiku również nic nie znalazłam, w ogóle takich świątecznych rzeczy prawie nie było, jakoś tak wszystko było też przebrane. Natomiast w Teddym udało mi się upolować taką drewnianą skrzynkę. Jest to coś, czego ja już od dłuższego czasu szukałam, ale zależało mi na tym, żeby była, powiedzmy, w miarę ładnie wykonana. No jak wiemy, to jest drewno, więc też nie ma tutaj co cudów oczekiwać, natomiast często takie rzeczy gdzieś miały jakieś ubytki, były nieładnie wyszlifowane, natomiast ta wydaje mi się, że jest całkiem okej, bardzo mi się podoba, jak wygląda. Wzięłam sobie taki mniejszy rozmiar, jeszcze były większe, natomiast no ta duża to już po prostu za duża, jak na jakieś takie pierdoły. I jej cena to było 20 zł, więc myślę, że całkiem okej. Natomiast te duże kosztowały 30. Jeszcze się zastanowię, być może się skuszę też na taką większą, ale chyba na ten moment nawet za bardzo nie miałabym jej gdzie trzymać, więc nie wiem, czy miałoby to sens. Wtedy kupiłam sobie jeszcze zapalniczkę, mimo tego, że zwykłych zapalniczek mam całkiem sporo, to brakowało mi takiej, którą mogłabym odpalać świecę, takiej już na wykończeniu, więc złapałam ją za jakieś 4 zł bodajże. Wydaje mi się, że całkiem okej cena. Na sam koniec wskoczyłam jeszcze do Rossmana po żele pod prysznic. Wzięłam sobie od razu 2, bo uznałam, że one i tak się szybko kończą. Akurat mój poprzedni z Yop jest już na wykończeniu. Wzięłam sobie ten oliwkowy, który już kiedyś miałam i Wam polecałam. On przepięknie pachnie i byłam z niego bardzo zadowolona. Natomiast tym razem skusiłam się jeszcze na taki mleko i miód, zobaczymy. Pamiętam, że miałam mydełko do rąk właśnie o tym zapachu i było całkiem fajne, więc mam nadzieję, że żel też się sprawdzi. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat filmu, o którym było ostatnio dosyć głośno i mówię tutaj o Jokerze, ponieważ wczoraj sobie go obejrzałam i słyszałam wiele pozytywnych opinii, nawet takich bardzo pozytywnych, bo to nawet nie chodziło o to, że film był dobry, tylko ludzie mówili, że ich ulubiony, że na pewno będą go częściej oglądać, że raz nie wystarczy i tak dalej. Jeżeli widzieliście, to dajcie mi proszę znać, jakie są Wasze odczucia, ponieważ dla mnie ten film był totalnie przeciętny. I jakby nie widzę niczego w nim, co mogło tak strasznie wszystkich porwać. Uważam, że no może nie był jakiś, powiedzmy, taki totalnie oklepany, natomiast nie widziałam w nim też nic takiego, co by mnie powaliło na kolana, bo uważam, że ani ujęcia nie były jakieś za specjalne. No może ta gra aktorska, aczkolwiek mnie akurat główny bohater strasznie irytował, więc być może dlatego też mam troszeczkę inne podejście do tego, bo gdzieś tam ciężko mi się go tolerowało oglądając. Natomiast na pewno w życiu bym nie powiedziała, że to był najlepszy film, jaki widziałam. Myślę, że całkiem spoko, może nie zmarnowałam wieczoru, bo nie był jakiś tragiczny i nie przesypiałam na nim. Natomiast też na pewno nie było to nic specjalnego. Więc ja nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, że nie podobają mi się filmy, którymi się wszyscy zachwycają, czy po prostu o co chodzi, ale dajcie koniecznie znać, czy go widzieliście, jeżeli tak, to co uważacie. Kochani, ja jeszcze przyszłam się tylko z Wami pożegnać. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy Wy w ostatnim czasie coś upolowaliście, czy w ogóle planujecie zakup jakichś ozdób świątecznych. U mnie w sumie ograniczy się do dosłownie kilku pierdółek, takich, które będę mogła wykorzystać do zdjęć. Natomiast jakby do stroju wnętrza nie planuję żadnych zakupów. Mam parę rzeczy z poprzednich lat i myślę, że to w zupełności mi wystarczy. No i co, dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to standardowo pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, a my widzimy się już w kolejnym. Pa!